Mam przekonanie, że dużo. Udało nam się faktycznie zainicjować, wydaje mi się, bardzo dużo projektów. W onkologii to są chociażby właśnie Narodowa Strategia Onkologiczna, to Krajowa Sieć Onkologiczna, zmiany w patomorfologii, zmiany w koszykach świadczeń gwarantowanych, produkty kompleksowe. Uruchamiamy Breast Cancer Unity od 1 października. Projekt, który faktycznie, można powiedzieć, oczekiwali pacjenci na niego kilkanaście lat. Ja rozmawiałem z prezesem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, z panią Krystyną Wechman. Ona mówiła, od 14-15 lat lobbowałam w pewnym sensie za tym do kolejnych ekip rządzących, żeby to wprowadzić. To już nam się udało, idziemy dalej. Idziemy do kolejnych produktów kompleksowych, do lung cancer unitu w raku płuca, w raku jelita grubego. To są projekty, które no de facto już za chwilę ujrzą światło dzienne i wyjdą do konsultacji publicznych. Mówimy o zmianach w hematologii, o określeniu stopni referencyjności, ale co najważniejsze chyba dla pacjenta, te wszystkie projekty niosą jedno. Niosą to, że on będzie zaopiekowany. Jeżeli wejdzie do systemu, do diagnostyki, to faktycznie będzie miał to gwarancję, że w tych ośrodkach o najwyższej jakości, w tych wyróżnionych, w tych właśnie przykładowych breast cancer unitach, on będzie mógł liczyć na to, że do samego końca procesu terapeutycznego, czyli do rehabilitacji, bo to trzeba pamiętać, on będzie zaopiekowany i prowadzony przez jeden podmiot.